wydrukują ściany, donice, ławkę czy stolik. Niektóre z nich są gigantyczne i drukują całe domy, a swoim wyglądem przypominają żurawia. Drukarki 3D, których atramentem jest beton, od kilku lat rewolucjonizują budownictwo na całym świecie. W Polsce pierwszą taką drukarkę skonstruowali młodzi inżynierowie z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pomysł się wziął tak dość niewinnie. Wyszedł tutaj od kolegów z Wydziału Mechanicznego. Spotkaliśmy się na takim spotkaniu roboczym, porozmawialiśmy, wymieniliśmy się doświadczeniami, możliwościami, umiejętnościami, wiedzą. No i postanowiliśmy, działamy w tym. Technologia druku przestrzennego rozwija się w zaskakującym tempie. System ten jest bardzo szybki, wydajny i działa bardzo prosto. Mamy dwa integralne ze sobą elementy. Drukarka, jako sam mechanizm, oraz podawanie mieszanki betonowej, czyli pompa i odpowiednia głowica kończąca. W porównaniu do drukarek tradycyjnych, czyli atramentowej, laserowej, tutaj tak naprawdę mamy zdecydowanie więcej zmiennych, czyli mamy mieszankę betonową o odpowiednich parametrach urabialności, konsystencji oraz prędkość poruszania się drukarki w robocie kartezjańskim. I tutaj tak naprawdę te zmienne decydują o trudności całego przedsięwzięcia. Za kilkadziesiąt lat takiego widoku możemy już nie zobaczyć, dlatego że obecnie na całym świecie drukuje się budynki o różnorodnej wielkości i metrażu. W Szczecinie na razie małą architekturę ogrodniczą, ale nie od razu Rzym zbudowano. Mówimy tutaj o donicach, mówimy o jakichś elementach dekoracyjnych, które mogą stać na zewnątrz obiektu budowlanego, również wewnątrz, mogą być one użytkowane, ale również stanowić rzeźbę, czyli eksponat zewnętrzny, dajmy na to. Mówię, cała tak naprawdę jakby przyszłość jest przed nami, na razie testujemy. Domy drukowane w 3D działają na naszą wyobraźnię. Nie przepuśćcie okazji, żeby zobaczyć to na własne oczy.